Tam u was jestem. Jak tam u was? Jak się macie? Bo ja w ogóle dobrze się mam. O wiele lepiej się czuję. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Czekam tutaj na widzów. No i ogólnie to po prostu jutro będzie taki stream z dworu. I jak nie będzie padał deszcz, no to właśnie to będzie taki stream, no, na który po prostu wiem, że wiele widzów czeka. Bo to będzie stream naprawdę na dworzu, to nie będzie stream w domu, tylko no, w pewnym miejscu, no nie? Siema Hajda, jak tam u ciebie? Nie, Gacina, nie. To będzie stream właśnie z namiotu. Nie wiem, możliwe, że z jakimś siedzonkiem, no nie? No i tak dalej, tak? Więc będzie to stream w namiocie. Przez wakacje to chyba streama w namiocie nie było. No ale no to co? To co? Po prostu mordy, będzie teraz taki stream z namiotu. W sensie, no, jutro. Siema wszystkim, jak tam u was? Jak tam? Z rozkładania? Nie, bo w sensie na streamie pewnie rozłożę, ale to jest sekunda roboty, bo mam taki namiot, który po prostu rozkłada się w sekundę. On od razu cyk i już jest rozłożony. Ja piwka nie piję. Nie chcę pić piwka. Ja z piwem skończyłem. Chyba że tam jakieś 0% to jeszcze, ale nie. Ale nie procentowe. No spoko, spoko. Ej, wiecie co? Tutaj jeszcze muszę kable poprawić. Poczekajcie moment, dobra? Tutaj się kable po... No, poluzowały. O, tutaj. A tutaj jest ten kabel. Ale żeby radio mi nie spadło. Kurczę, żeby tutaj mi radio po prostu nie spadło. Wiesz co, Aga, powiem ci tak, że wolę 0%, nie mogę totalnie po prostu pić alkoholowych. Mam zakaz i tyle. Co to za kabel? To jest kabel od telewizji i od internetu. Tylko że właśnie od internetu z tego kabla będę miał dopiero we wtorek, w środę, jakoś w czwartek. Zależy, jak kasa mi przyjdzie, no nie? Jak mi przyjdzie kasa, no to oczywiście płacę i ten, no. No i będzie, w sensie wtedy będę miał na chacie internet światłowodowy. Ponownie, bo muszę zapłacić, żeby włączyli. Mikołaj poprzez Instagrama tylko. No i tylko tak, no nie? Poczekajcie moment. Sorry, musiałem sobie coś poprawić. W ogóle coś mi się tam stało w stopę i wiecie, no i to tak właśnie bywa. No to napisz na Instagramie, tak? I myślę, że nie pisałeś. Nie mogę pić w ogóle ten. Bo po prostu biorę leki, więc wiecie, tak żeby totalnie przestać pić, mam relanium. I żeby żyć zdrowo i tak dalej, trzeźwo, zdrowo,
i pomyślnie, tak? Energetyki. Wiesz co, ja mogę takiego zwykłego energetyka sobie też wypić, powiedzmy za u mnie tutaj w sklepie blisko, no wiecie, tutaj mam sklep, jest energetyk po złoty 69 zł i taki wypiję i też spoko jest. Luzik. Energetyk to energetyk, co nie? No, a co tam dzisiaj porabialiście? Co? W tą sobotę, bo w ogóle u mnie to było ciepło. Deszcz nie pada, fajnie, ciepło. W sensie nie lubię, jak jest tak bardzo ciepło, ale git było. Chyba są dwa filmy dla wspierających. Trzeci film, chyba dwa, bo nie no, chyba dwa są filmy dla wspierających. Jeżeli dwa, no to trzeci film będzie dopiero za 2 dni. No ale warto wspierać kanał, żeby obejrzeć, tak? Film dla wspierających, bo filmy dla wspierających będą o wiele lepsze. Będzie taki, no, o wiele lepszy montaż przy takich filmach. Może za 2-3 dni będzie film dla wspierających, więc będzie kitas i będzie fajnie. Oczywiście, że kontencik premium, tak? Wiecie, to nie jest tak, że dla wspierających mogą, wiadomo, obejrzeć osoby, które wspierają kanał. Więc warto wspierać kanał i wspierajcie kanał. Wspierajcie. Ze wspinaczki możliwe, że będzie coś dla wspierających, więc nie wszyscy obejrzą nową wspinaczkę, bo to pewnie będzie tylko dla wspierających. No i tak dalej. Czekajcie, bo ktoś u mnie krzyczy znowu, ja nie mogę. Gdzie to wspieranie można ustawić? Pewnie masz na dole pod streamem wspieraj kanał, czy coś takiego. Takie coś będzie. Sorry, musiałem się wyciszyć, bo mnie było głośno, a teraz już nie będzie głośno. Więc gites. Kamila, czemu nie? Dobrze, że są długie. Przemek, nie mówiłem nigdy tak. Nie mówiłem tak. Dla wspierających będzie nowy film ze wspinaczki. Będzie tylko dla wspierających, więc Przemek, jeżeli chcesz obejrzeć, to zacznij wspierać kanał i wiesz, i nie narzekaj. Nie, już nie będę miał długich włosów, włosów nie zapuszczam, bo po prostu mi na tym nie zależy, żeby zapuszczać włosy. Byłem w dwóch klubach piłkarskich, a poza tym do piłki nożnej mam duży talent, który przez kilkanaście lat marnowałem. Zamiast iść do klubu wtedy, gdy jeszcze mogłem, nadal mogę iść, no to ten talent marnowałem, a piłkarzem byłbym bardzo dobrym. Uważam, że byłbym bardzo dobrym piłkarzem, uważam, że grałbym bardzo dobrze.
miałbym bardzo wysoki poziom w piłce nożnej. Tylko po prostu to gdzieś marnowałem i nadal marnuję. Nie, nie zapuszczam. Próbowałem. Są dwa chyba filmy dla wspierających, ale to za 2 dni, czy tam 3 dni będzie nowy film dla wspierających, więc już możesz teraz zacząć wspierać kanał, bo po prostu jak się film dla wspierających pokaże, no to dopóki nie zaczniesz wspierać kanału, no to nie obejrzysz, tak, bo nie będziesz miał dostępu do tego. Oczywiście, że byłbym jak, może nawet, w sensie może nie jak drugi lewy, ale byłbym bardzo dobrym piłkarzem. Ostatnio właśnie Messi w Interze Miami szczelił taką z rzutu wolnego, szczelił po prostu takie ładne okno. No i po prostu po tej sytuacji gdzieś tam, nie wiem, czy kilka dni później, czy tydzień później byłem na Orliku, co nie? No i grałem mecz tam, no tam z kimś grałem na Orliku mecz, no i powtórzyłem to, co zrobił Leo Messi. Taki sam strzał, okienko poszło, bramkarz nie miał szans, szczeliłem jak Messi, jak Leo Messi szczeliłem. Ja po prostu w ogóle ostatnio byłem też na boisku, grałem, to tak py. Czekajcie, ja wam pokażę to tak, wiecie, biegnę, biegnę, piłka tu leci i cyk. I tak piętko strzeliłem, no nie? Bramkarza przelobowałem, gol, cyk, pięknie. Szczerze mówiąc, jestem bardzo dobrym piłkarzem, a gdybym chodził do klubu, trenował i gdybym tego nie zaprzepaszczał, czy jakoś to się mówi tak, no to przecież ja byłbym jeszcze lepszym geniuszem w piłce nożnej niż teraz jestem. Jestem geniuszem, ale mój poziom w piłce nożnej mógłby być jeszcze o wiele bardziej wyższy. Mikołaj, myślę, że dla wspierających film to będzie taka wspinaczka teraz, potem coś z piłki nożnej, no i oczywiście też planuję odcinek dla wspierających kontencik kulinarny. Więc no, warto wspierać. Warto wspierać kanał i nie mówić, że wiecie, że nie będę wspierał. Wspierajcie kanał, klikajcie, wspierajcie kanał, bo naprawdę warto. Nie musisz, Mikołaj, czekać. Już teraz wspieraj. Streamy dla wspierających. Jakby było więcej wspierających, no to byłby stream dla wspierających. Może się uda, no nie? W sensie mogę zrobić stream dla wspierających. Chyba mogę. No, możliwe, że zrobię, no nie? Kiedy to będzie? Możliwe, że będzie, ale to będzie już bez tego, co jest. Wiesz, co jest pierwsze w tej nazwie, bez tego słowa, które jest pierwsze w nazwie. Czyli po prostu zero, zero picia tych rzeczy. Zero. Poczekajcie chwilę, bo w ogóle znowu coś tam zaczynają krzyczeć. Chyba muszę pójść tam i ogarnąć, bo masakra.
Jak tam u was? Tylko wiesz, a no dobra, spoko, tylko że akurat to ja wszystko nie mam w euro, tylko ja zarabiam w dolcach. Ja w dolarach zarabiam, więc no a to się wszystko przewalutowuje. Siema Masza, co tam? Siema, mam wszystko, siema, siema. Czy się powodzi? Nie, ale myślę, że już niedługo będzie. W sensie powodzi się, nie tak bardzo jakbym chciał, ale wiesz, no. Ale wiesz, już niedługo będzie. Wiesz co, Masza, to nie jest twoja sprawa, skąd pieniądze na remont jaskini, to nie twoja sprawa, kto to robił, to jest prywatna, osobista sprawa, więc nie wchodź w szczegóły, okej? No spoko, Mikołaj, spoko, luz. Możesz już teraz nawet zacząć wspierać, bo film będzie dla wspierających. Możliwe, że jutro coś dodam dla wspierających. Albo jeszcze dzisiaj. Jak się uda. Czemu się zdecydowałem? No bo już trzeba było po prostu coś nowego zrobić, a nie siedzieć po prostu w tych. Trzeba było zrobić remont, tak? A nie siedzieć w tych starych ścianach, w sensie z tym starym kolorem i tak dalej. Więc to zadałeś bezsensowne pytanie. Ile się płaci? No to musisz tam kliknąć po prostu wspieraj kanał. Pod streamem piszę wspieraj kanał i tam wszystko zobaczysz, ile kosztuje. Nie planuję powrotu do UK. Raczej tam już nigdy nie wrócę, bo nawet nie mam ochoty. W sensie nie pytajcie się już o takie stare rzeczy, po prostu nie wiem. Pytajcie się o to, co będzie teraz, o nowe rzeczy, bo zadajecie pytania, które powinniście zadawać 2 lata temu, 3 lata temu, a nie no 2 lata temu, tak? Nie wiem, wracacie do przeszłości, a to jest po prostu bezsensowne. W sensie, jeśli 3 złote, no to pewnie, jeżeli będzie więcej filmów dla wspierających i uda mi się zrobić mega filmy dla wspierających, to myślę, że to. Myślę, że wtedy wspieranie kanału będzie się potem zaczynało od 5 zł, a potem jak będą jeszcze lepsze filmy dla wspierających, no to ustawię od 10 zł. Teraz to jestem w domu u siebie. Ej, poczekajcie, dobra, bo ja muszę po prostu no, wziąć lek, a nie chcę na streamie, żebyście to widzieli. Dobra, jestem. Musiałem, w sensie nie wziąłem jeszcze tego leku, bo jeszcze po prostu miałem, mam taki problem mały i masakra. Mikołaj, spoko, tylko wiesz, musiałbyś to wszystko po prostu wysłać nie na adres, tylko po prostu paczkomatem. Na jakiś paczkomat byś musiał wysłać, tak?
Jakiś czas temu mówiłem, że do mnie można wysyłać fanboxy. Tylko musisz napisać na Instagramie i wtedy możesz, co nie? W sensie to jest mocne. Tutaj w ogóle zawiera 5 MB czegoś tam. No i tak dalej. Ale pomaga, pomaga. W sumie jeszcze nie wziąłem. Muszę wziąć. Mikołaj, to co chcesz? Bo to jest fanbox organizowany przez ciebie, co nie? Nie przeze mnie, tylko przez ciebie. Spokojniejszy, ale to jest też takie coś, że jestem taki bardziej senny, taki no, spokojniejszy, co nie? Ale gdzieś się pojawia też senność. Biorę lek. A, muszę po prostu pokazać w domu, że biorę lek, co nie? Jestem. Wziąłem lek. No wiecie, to jest taki uspokajający lek, no ale też pomagający na to, żeby po prostu nie brać alkoholu i no. Pomaga w tym. Jeju, telefon. Bo szczerze mówiąc, to alkohol w niczym nie pomaga. Nie jest fajny i trzeba się go wystrzegać, bo po co pić alkohol? No po co? Bez sensu. Kurde mać, no. Bo szczerze, jak to spożywałem, co nie, to było takie coś, że 4 dni, 5 dni nie było filmów na kanale, no bo ja leżałem na łóżku, tak? I tak, o, nie mam siły. I takie, a w ogóle
Kilka dni temu to tak oczy miałem. Tak miałem oczy. Więc masakra. Teraz na przykład robię streama bez alkoholu. Dzisiejszy vlog. Dzisiaj jest już nowy vlog na kanale. Też bez alkoholu. Więc jest gites i trzeba tak trzymać. No, trzeba trzymać tak. Seba wraca na formę. Może jeszcze na siłownię. Seba po prostu wraca do formy. Do tej formy. I wiecie. Siema mordeczki, witam was na kolejnym filmie. No a moim kanale dzisiaj robimy to, dzisiaj robimy tamto. I tutaj sobie pojedziemy tam. Tutaj sobie polecimy na skandynawską Afrykę, co nie? I będzie co? Będzie świetnie. I to jest energia, którą po prostu alko mi zabierało przez może więcej niż kilka lat. No bo wiesz, Kamil, po prostu czemu mam? Światło, gra światła. A, plus jest ciemno. I dlatego. Ile już nie piję? Jest to trzeci dzień. Ale po takim piciu od razu po prostu nie, od razu nie. Jak to się mówi? Od razu się po prostu to wszystko nie wyrówna i szczerze mówiąc, jakbym teraz chociaż tydzień, z 2 tygodnie, jak nie będę pił, wiecie, żeby to się wszystko unormowało. Jak się czuję bez alko? Świetnie. Świetnie. Po prostu jest takie myślenie trzeźwe. Myślenie o tym, o tamtym. I tu jest powrót siły. Powrót energii. Powrót tego Seby, który po prostu jak kiedyś nagrywałem, to czuję się powoli jakby miał, nie wiem, 17, 16, 15 lat, co nie? I totalnie to po prostu to wszystko tak wraca do normy, tak? Ale to jest 20 tabletek. Wziąłem 3. No i oczywiście w poniedziałek będę miał jeszcze jedno takie pudełko. Siema Ulanie, jak tam u ciebie? Uczciwej pracy? Aha. Czyli bycie youtuberem jest nieuczciwą pracą? Takie masz zdanie na ten temat? Człowieku, skąd ty jesteś? Z kamieniołomów? Ty, wracaj do kamieniołomów, co nie? Bycie youtuberem i zarabianie jako youtuber jest uczciwe, więc wracaj do kamieniołomu. To jest relanium. I powiem szczerze wam, że dobrze działa. Bardzo dobrze działa. A więc teraz po prostu wiecie. Na kanale będzie energia, będzie siła, będzie się działo. Seba musi wracać do formy. Ej. To będzie piękne. A jeżeli jutro będzie dobra pogoda, no to jutro będzie vlog na boisku. Jakieś triki, strzały, w ogóle na boisku będę chciał wam pokazać to, co potrafię. Mam nadzieję, że będą jakieś okienka. Mam nadzieję, że uda mi się jakieś
triki zrobić. Nie wiem. O, i też na vlogu mogę przebiec się wokół boiska, powiedzmy, trzy okrążenia. Wiecie, nie tak szybko, tylko truchtem. Vlog na si ze siłowni, gdzie po prostu spuszczam brzuszek, bo szczerze mówiąc. Nie no, może brzuszek tak nie. Nie no, jest. No i co, dbanie o siebie i życie, dobre życie. I koniec. Koniec. Koniec z tym, co mnie po prostu psuło. No to przeczytaj sobie na internecie, jak działa relanium. Przede wszystkim jest uspokajający. Przede wszystkim jest uspokajający. Szczerze mówiąc, to jest gites. Ile mam procent baterii? 18. Dobra, mordy. A ja już kończę tego vloga. Fajnie, że byliście na tym vlogu. Na tym streamie, sorry. Kończę streama. Vlog na kanale jest. Wbijajcie na dzisiejszy vlog, bo jest ciekawy, jest interesujący na temat Los Angeles, temat koronawirusa, więc wbijajcie na ten po prostu na ten vlog mordy. I co? No i mordy. I co dalej? I co dalej? No i co można powiedzieć dalej? Dalej można powiedzieć to. Piszcie komentarze, tak? Pod najnowszym vlogiem. Udostępniajcie najnowszy dzisiejszy vlog. Udostępniajcie ten stream. No i co? Trzymajcie się, byczki. Trzymajcie się. Czyńcie dobro. Co można jeszcze powiedzieć? Unikajcie alkoholu. Elo. Elo, elo.